Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam. Wołamy od razu, Duchu Święty, przyjdź. Bądź w każdym, kto włącza ten Zoom, umocnij go. Proszę Cię o to. Dzisiaj w Ewangelii mamy szukanie domu. Dwaj uczniowie Jana Chrzciciela usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Gdzie jest Twój dom? Uczniowie, którzy szukają domu, domu Jezusa, domu Boga, szukają drogi tak naprawdę do swojego serca. To jest cały czas nasze poszukiwanie. Z jednej strony wiemy, gdzie jest Jezus. On jest w nas, w naszym sercu. My jesteśmy Jego mieszkaniem, On w nas jest. Jesteśmy Jego tabernakulum. A z drugiej strony, tak trudno się do swojego serca dostać. To jest poszukiwanie życia, żeby dostać się do swojego serca i znaleźć w nim obecność Bożą. Kto raz znalazł tam Boga, chce nieustannie być w tym, czego doświadczył. Bogu dziękuję, że wielu z Was ma to doświadczenie. Cieszę się, że mam to doświadczenie, że wiem, gdzie jest Bóg, a jednocześnie serce się gubi, droga się gubi i znowu ją szukamy i pytamy: Panie, gdzie jesteś? Jak Cię odnaleźć? Gdzie mieszkasz? I On znowu nam pokazuje na nasze serce, tylko znaleźć tę drogę na nowo do swojego serca, bo coś się dzieje, bo potrzebujemy komuś przebaczyć, z kimś pogadać, coś nie wychodzi, coś się popsuło w życiu i znowu gubimy drogę do własnego serca, żeby tam spotkać Jezusa. O tym jest ta Ewangelia. Zapraszam Cię dzisiaj. Patrz na swoje serce, na Boga, który tam mieszka. Pytaj Go o adres, pytaj Go o drogę, jak wejść bardziej w swoje serce, tam, gdzie jest obecny Chrystus. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Was proszę o to, żebyście z Nowym Rokiem promowali Zoom, aby w różnych miejscach różni Wasi znajomi mogli go oglądać. Udostępnij na WhatsAppie swoim znajomym. Zachęć, żeby to była ich codzienna dawka dobrego wołania o Ducha Świętego, krótkiej refleksji, aby cały dzień właściwie smakował. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.